W środku luksemburskich Ardenów znajduje się miasteczko Clermont. Liczy ono sobie około 1800 mieszkańców, zaś zamek, który tutaj się znajduje, odbiega nieco od tych, które do tej pory odwiedziłem. Miejscowość znajduje się w dolinie rzeki Clerve. Ponad domami górują biały mur zamku, a tuż obok okazały kościół parafialny. Natomiast nad całą miejscowością wznosi się klasztor benedyktynów. Klasztor, jak i kościół parafialny zostały zbudowane w 1910 roku. Ale wróćmy z powrotem do miasteczka i do zamku. Tak miasteczko z drogimi hotelami i restauracjami, jak i sam zamek świadczą o tym, że jest to kulturalno-turystyczne centrum regionu. Zanim dotarłem do dziedzińca, moją uwagę zwrócił ogromny ekran dotykowy. Można tutaj znaleźć w zasadzie wszystkie informacje turystyczne. Clermont znane jest jednak przede wszystkim dzięki stałej ekspozycji The Family of Men, ale o tym za chwilę. Najstarsze fragmenty zamku pochodzą z XII wieku. Przez wieki był on wielokrotnie niszczony i rozbudowywany. Aktualny wygląd zamku pochodzi z XIX wieku. Na dziedzińcu znajduje się Muzeum Batalii Ardeńskiej oraz stała wystawa The Family of Men. Do tematu Bitwy Ardeńskiej zaraz wrócę. Teraz kilka słów o wystawie. Jest to unikalny zbiór zdjęć słynnego na całym świecie fotografika Edwarda Steichena. Wystawa ta została wpisana w 2003 roku na listę spuścizny UNESCO. Na terenie zamku znajduje się także Muzeum Miniatur Zamków i Pałaców z całego państwa Luksemburg. A oto jedna z makiet przedstawiający właśnie zamek Clermont. W grudniu 1944 roku rozpoczęła się bitwa o Ardeny. Mija właśnie 70 lat od tamtych wydarzeń. Przy okazji przyjazdu do Clermont natrafiłem na przygotowania do plenerowej inscenizacji zdarzeń z czasów II wojny światowej. Ciekawostka na zakończenie. Taki napis widnieje przy wjeździe do Clermont.